Witajcie! Dzisiaj akcja bronowania ciężką broną, zbieranie gałęzi i tak dalej. Trochę śniegu przysypało, bo to nie jest akurat, to jest jeszcze stare zdjęcie z lata, ale zobaczycie, jak to dzisiaj wyglądało na polu, na żywo. W każdym razie brona spisuje się, a zresztą sami zobaczcie. Dzisiaj odczepiliśmy chlebogryzarę i lecimy trochę przebronować to, co wtedy pan Marek było rany, żeby to trochę przerównać, a przy okazji te kwaściory położyć. No, pogoda w miarę się ogarnia. Jakby tak śniegi już potopniały, to już by tu dobrze było. O, a z chlebogryzarką to tam jeszcze na parę części czekam i dodatkowo jeszcze na te wszystkie blachy mocy, te zęby takie. Miały dojechać już wczoraj i kurczę też nie dojechały. Także sobie przynajmniej coś porobimy. Ciekawszego troszkę. Ciepło jest to w miarę, powiedzmy, w porównaniu do ostatnich dni, no to można coś podziałać. No, za niedługo też ciapka spróbuję uaktywnić tego z turem, żeby się wziąć za ogrodzenie też tutaj, bo też plan jest to jak najszybciej ogrodzić. Dobra, to coś tam może później jeszcze się dogra. No, tu już kawałek został przejechany. No ale średnio co 10 metrów trzeba się zatrzymać, wyrzucić gałęzie. No i dopiero można jechać dalej, bo jest naprawdę tyle gałęzi, że aż się brona przypycha. No i trzeba będzie to wszystko później zmielić i dopiero wtedy chlebogryzarka, orka i tak dalej. Czy tutaj jeszcze nie ma tragedii, najgorzej tam gdzie te chaszcze, to tam największą rolę ma spełnić ta glebogryzarka, bo tutaj to tam jakoś kij, ale tam gdzie te chaszczory, no to jest dosyć grubo. No później to kurczę wszystkie te gałęzie trzeba będzie na przyczepę rzucić, zmielić. No i tam na składowisko trocin pana Marka. Opa. No tu na razie takie grubsze pasy robię, żeby można było przejechać przyczepą. Tak, takie o pniaczki, bardziej kłody. No i kurczę, ale tyle jest fajne w tej bronie, że jak są pniaki, to ona je bez problemu wyrywa, bo tu większość to jest już próchno tych pniaków. Większość jest popróchniałych dosyć mocno i bez problemu ta brona je wyrywa. Nawet tego nie odczułem, tylko dopiero później jak przejadę, znaczy jak się cofnę za traktor, to dopiero wtedy to widzę. O kurczę, że ona to powyrywa. No ale tak to staram się pniaczki brać między koła i jakoś to idzie. A póki jeszcze ziemia trochę twardsza, to dlatego się wziąłem za to, żeby to wyrwać, bo tam dalej jak się pojedzie, to tam jest dosyć bardzo miękko. Więc nie wiem, czy się tam pchać nawet. Woda.
i średnio taka kubka drewna. Jest to 10 metrów tutaj. Opa. Zajechałem na trochę taki mniej ugałęziony akurat kawałek, że też pniaki ciągle dochodzą. Może to też jakieś garnki po zupie wychodzą, inne gadostwa spod ziemi. Ale przynajmniej te gałęzie to najgorsze. Się da jakoś wyharatać ten pniaki. Pięki to bardziej spróchniały i to nie są jakoś głęboko, no to, to idą jak złoto tą broną. Ale też sądzę, że jeśli się nawet pozbiera te gałęzie, to przy następnym przejechaniu droną to i tak jeszcze coś pewnie wejdzie. Bo to jest tak grubo tego dziadostwa ubite, że masakra jakaś. No ale za to już z jednej strony dojazd do drogi już jest praktycznie. Cały czas staram się dosyć wolno jeździć, żeby kurczę się nie wpierdzielić na coś. O, tu jakiego pniaka ładnego teraz wyharatało. O, muszę iść go zabrać, bo kurczę go ciągnie. Pniaka wyrwał. Butelki jakieś wszechobecne, kurczę, wszystko to jest. Miałem ogólnie brać lżejsze brony trochę, ale myślałem właśnie o tych pniakach, że one będą dawały sobie z nimi radę bez problemu. No i nawet przyniosło to dosyć fajne. Lecimy dalej. No, tutaj było takie miejsce, gdzie bardzo dużo tych pniaków wyrwało. Na raz. Tu akurat jeden już na wierzchu. Wcześniej go wyharatał. Lecimy dalej. Wyrwało. Hop.
Myślałem, że to kurczę zejdzie jeszcze chwilę z tymi pniakami. Z tymi wszystkimi gałęziorami. No, ale też jest zamysł na zakup talerzowy. Także potem do 60 taki. Także potem wszystkim jeszcze talerzowa to zmieli i będzie spokój. Opa. No, pniaka, pniaka wyciągnę na to co użyłem. Ale nawet jak pan Marek troszkę blaszunie pospawał, to nawet nie zlatują. No tyle, że ja też praktycznie nie cofam z nimi, także. Bo to w sumie jedna została taka niezabezpieczona, ale ja też nie cofam, także u mnie ciężko, żeby spadły. Widać z daleka, który jest na wierzchu. Mamy skupkę, nie mamy. No to tu będzie. Miarę teren czysty. No dobra, no resztę wyciągnę. Łapało przy okazji, bo tak dosyć wysoko jest. O. Tu jest jakiś pniak. Jest. Dobrze. Można cisnąć dalej. Dzisiaj pogoda dopisuje. Też się chce robić kurczę w taką pogodę. Jedynie co, to mam trochę utrudnione zadanie z tym nagrywaniem dla was, bo jednak kurczę mało komfortowo nagrywać telefonem i naraz zajmować się pracą, no ale cóż. Może się uda jakąś kamerkę ogarnąć, to wtedy było to i w lepszej jakości, bo tam
sądzę, że jakoś to też nie jest za dobra materiału. Nie wiem, czy coś tam pan Marek podkręca tą jakość, czy co, w jakichś tam swoich programach, żeby to trochę lepiej po tym telefonie wyglądało. No ale, no ale kurczę, mam nadzieję, że w przyszłości się uda ogarnąć jakąś kamerkę, to wtedy już będą trochę lepsze. Jeden kawałek bardziej mokry tam z przodu też, kurczę, żeby się nie utopić. Dlatego trochę mrozy są, to dlatego teraz to robię, żeby kurczę jednak mieć tam jakąś twardość tej chleby, bo tam to już lipa będzie, żeby to kurczę zjeździć. Jak kurczę stoi, że on się nie ruszy. Dobra, kończę, bo kurczę niewygodnie przycować tak jedną ręką. I tutaj mamy kupkę drewna po zatrzymaniu się w tym samym miejscu drugi raz. Nie chcę robić nie wiadomo ile tych kupek drewna, także staram się w tych samych miejscach wyrzucać jedynie koło lasu. No to wszystko idzie w las, bo też nie chcę i nie wiadomo jak dużo tego wozić, ale niektóre to są naprawdę dosyć grube te pniaczki. Ale właśnie brona ładnie wyczesuje, wyciąga je z ziemi, bo już to, większość to jest już pod trawą i ziemią, także normalnie ich nie widać. A i coś tam ziemię zruszy przy okazji. No, także ładna kupeczka się zbiera. Ładnie bloknąłem. Jest tego do przeczesania trochę, ale też póki pan Marek wróci, to jeszcze jest trochę czasu, żeby się tym zająć. Hop. Nisko tą bronę opuszczam, że jak najwięcej wyrywałem, nie głębiej. Bo tam ziemia trochę zmarznięta, także ciągnik nie siada nawet w tym, w takich właśnie prawych miejscach. No ale jakby miały być przerzucone same te krzaki, to by było okej. Znaczy same te zarośla, żeby zerwać, ale kurczę, najgorsze to wyciąganie tych gałęzi. Ale to powoli dwójką szosową targam. Żeby się tam na nic nie nadziać. Wyrwało jednego. Ale niestety trochę szybciej się trzeba będzie zatrzymać. Trochę więcej krzaków jest.
pniaka rozerwał, ale trzeba bardzo spróchniały, żeby go wyrwał. Tam ta kupeczka już dosyć blisko. Z korzeniem wyrwało. Ile kurczę, 4 metry przejechałem i znowu trzeba postój. No ale to taki delikatnie czyściejszy kawałek jest, także ja trochę dalej sobie pojadę. Też tam byłem trochę przejechać po tym, co pan Marek uprawił, ale póki się jak leży, to bez sensu tam jeździć w ogóle. To więcej tego śniegu niż tą ziemię się ruszy. No i też zmarznięta trochę. Lecimy dalej. O, tutaj mamy ciąg dalszy. O, tak jak tu widać, takie pniaczki to sobie radzi bez problemu z wyrywaniem tego. Ale przynajmniej trochę lżej będzie później to ogarnąć. Jak już się to, kurczę, te gałęzie przynajmniej zbierze. Tak jak tu, jakiego ładnego pniaka wyrwał. O, ale z korzeniem poszło. Także niektóre naprawdę są dosyć te płody. Thank you.
Także z orką dosyć ciężko by było od razu zrobić tu. Tutaj po jakimś krótszym kawałku, ile już kurczę nazbierało tych gałęziorów. No a tak normalnie jakby chciał to pozbierać, to tego nie widać, bo to wszystko trawa pozarastała. Jedynie to co coś tam większe wystaje, to to widać, a tak to już one są dosyć już spróchniałe, no ale jednak dosyć ciężko kurczę ogarnąć taką ilość zbierając. A tu to można to wrzucić, no gorzej z tymi kurczę na środku, kurde trzeba wszystko ładować na przyczepę albo od razu rozdrabniać i tam wywozić do tego składziku całego. Do składziku trocin. Dobra, to by było tyle. Dobra, na dzisiaj kończymy, już wracamy z powrotem. Coś tam się udało zrobić nawet. Trochę też w rowie udrożni. Drzewo się obaliło i przez to też tam uwał przepływ w rowie, dlatego aż tak wysoki poziom tam jest w rowach. Też mi się udało je wywalić z rowu. No, ale dalszy ciąg to tam jutro i pewnie aż do samego piątku. No, do zobaczenia. No i zbieranie gałęzi idzie na całego, to wszystko się wyczesze, poukłada, no zobaczymy jeszcze jak dojdziemy do wniosku, czy glebogryzarka jednak to wszystko weźmie, czy najpierw pług, czy jeszcze pojeździmy tą broną, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Najważniejsze, że prace idą do przodu. Powiem Wam, że jestem dobrej myśli, ponieważ dało pole swoje odleżało i te pniaki, które tam były i gałęzie i tak dalej, one właściwie struchlały. No i w tym momencie są naprawdę duże szanse, że to się uda w tym roku jeszcze ogarnąć. Bardzo bym się cieszył, gdyby się to udało jeszcze w tym roku zasiać. Jaki będzie siew, ponieważ ta gleba jest akurat naprawdę kwaśna, tam jest 3,8 pH, więc trzeba będzie tam jakieś wysiać zboże, które wytrzyma, dlatego ja nie chcę tam zmieniać pH absolutnie, bo to będzie w tym miejscu ziemia borówkowa i tam będą planowane są nasadzenia borówkowe, więc mam idealną glebę, nie muszę nic kombinować. I teraz kwestia, co tam wytrzyma
na takim pH 3,8-4,3 według tych badań, które robiłem. Mam nadzieję, że coś tam się da, żeby to po prostu nie zarastało. Jeżeli wiecie, co wytrzyma taką kwaśną glebę, które ze zbóż, nie wiem, czy żyto, czy może łubin bym tam też rzeczywiście posiał. Wiem, że łubin wytrzymuje, może facelia. Poradźcie coś, bo w tym roku będzie się działo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!